Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wbijam na chatę. Dzisiaj zaprezentuję wam gospodarstwo, piękne alpejskie gospodarstwo z mapy Erlengrat, na którym było grane ponad 150 godzin, czyli całkiem sporo. Już na samym początku mogę powiedzieć, że gospodarstwo mi się bardzo podoba, dodatkowo mapa również. Nie wiem czy wiecie, ale ta mapa oryginalnie była wydana do Farminga 19 jako alpejskie DLC, jednak w podstawce 22 również znajdziemy właśnie tę mapkę, która dodatkowo jest nieco odświeżona. Zobaczcie tylko, jak wygląda ta farma. Ona jest robiona w alpejskim stylu, mamy tam piękny alpejski domek i wiele innych elementów, które nawiązują właśnie do takiego alpejskiego klimatu. To, na co muszę zwrócić uwagę, to fakt, że ta farma jest tak naprawdę wydrążona tutaj, no może nie dosłownie w skale, chociaż jak widzicie mamy tutaj taki fragment, ale zobaczcie tylko, jak dużo trzeba było tutaj obniżyć terenu, aby stworzyć taką ładną farmę. Bardzo mi się podoba tutaj, że to nie jest, wiecie, bardzo mocno ścięte, tylko tutaj to wszystko jest względnie ładnie wypoziomowane, ta łąka jest stroma, ale jednak nie jest jakaś nienaturalnie pionowa. Wygląda to bardzo dobrze, tutaj jest może troszkę już bardziej tak stromiej, tak bardziej pionowo, natomiast no tamta ściana z tyłu po prostu, można powiedzieć ściana granicząca właśnie tutaj z tym polem, no wygląda bardzo ładnie, bardzo realistycznie, mnie się to podoba, niesamowicie dobrze to wygląda w kontekście tego, że ta farma jest właśnie alpejska. Miałem przyjemność być niedawno właśnie w Alpach, no i też popatrzeć, jak wygląda rolnictwo u nich i ja jestem w stanie powiedzieć, że to naprawdę świetnie się prezentuje. To oczywiście tyczy się tam wszystkich innych budynków, które są tutaj umiejscowione. Gospodarstwo nie jest wielkie, ale jest dość dobrze przemyślane. Zobaczcie sobie tutaj, co my w ogóle mamy. Między innymi tutaj możemy znaleźć kilka generatorów, które będą zasilać nasze gospodarstwo i oczywiście przynosić całkiem spory dochód. Za chwilę pokażę wam maszyny, ale zanim jeszcze to zrobię, to tutaj jeszcze popatrzcie sobie na wiaty i na tę konkretną wiatę, ponieważ ona również, uważam, bardzo ładnie tutaj wygląda. Gdzie w ogóle jest to gospodarstwo? Może pokażę wam teraz na mapie, jak ono jest usytuowane i w którym miejscu mapy. Podejrzewam, że większość z was już doskonale wie, gdzie to jest, natomiast zobaczcie, mamy tutaj kupioną łąkę numer 9, a do tego jeszcze kilka innych pól. Jak można zauważyć, gospodarstwo nie jest zbyt wielkie, nie jest też bardzo rozwinięte, mimo tego, że było grane tutaj ponad 150 godzin. Mamy bardzo dużo zwierząt, co wam zaraz pokażę, zobaczcie sobie tylko, mamy między innymi tutaj kaczki, co jest bardzo ciekawą nowinką, także zaraz sobie to zobaczymy. Mamy tutaj na przykład owieczkę, ale to jest dokładnie jagnię, no i jak zobaczycie jest tego całkiem sporo, jak widzicie w modach tutaj mamy też opcję męską i żeńską. Przyjrzymy się za chwilę tym zwierzątkom, bardzo jestem ciekawy, jak one będą wyglądać. No a oprócz tego jeszcze parę innych rzeczy, zaraz się tym wszystkim zajmiemy, tu sobie gonią kury jak widzicie, także tych zwierząt tutaj jest naprawdę dużo. Jak widzicie mamy owieczki, chodźmy do nich, bo o właśnie o nich była mowa, mamy tutaj piękne brązowe owieczki, ale jak się przypatrzycie, to gonią sobie tutaj takie jagnięta. Popatrzcie, jak to ładnie wygląda, to są oczywiście mody, ale moim zdaniem prezentuje się to naprawdę imponująco. Aż szkoda, że nie mamy czegoś takiego w podstawce, że nie mamy zwierząt, które są małe, powiedzmy średnie i duże, tylko mamy takie wielkie zwierzątka. Te jagnięta uważam bardzo dobrze pasują właśnie na taką farmę, świetnie to wygląda, no i cieszę się właśnie, że ktoś gra sobie z tymi modami. Tutaj na przykład jak widzicie mamy baranka, możemy go poznać po tych rogach. Jak widzicie pięknie tutaj się prezentuje, nawet bym powiedział, że się zaleca do naszej owieczki. Tutaj kolejny baranek, to może uciekam, żeby mnie nie chciał wziąć na rogi. No i to jest tak z grubsza, można powiedzieć, tutaj pokazane, zaraz się jeszcze troszeczkę rozejrzymy. Ale zanim pójdziemy po farmie się dalej rozglądać, to popatrzcie sobie na maszyny, jakie my tutaj mamy. CLAAS 930 Terra Track. I mogę wam powiedzieć od razu, że wszystkie maszyny, które tutaj są, to są klasy. Także jak widzicie mamy tutaj miłośnika marki CLAAS. 31,6 godziny. Tutaj jest kosiarka, która przyznam szczerze jest dla mnie nieco jakimś zaskoczeniem, ale z drugiej strony ona świetnie będzie się nadawać do tego, żeby na przykład wykosić sobie trawę wokół ogródka. Tu jak widzicie mamy jeszcze dużo fajnych dekoracji. Super to wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Ta kosiarka sama w sobie jednak nie jest zbytnio użyteczna, dodatkowo jest rzadko wykorzystywana przez graczy, chociażby z tego względu, że ma po prostu małą wydajność. Ale jeżeli chcemy wykosić sobie coś gdzieś tutaj w takich newralgicznych miejscach, to świetnie się ona sprawdzi. Axion 40, prawie 5 godzin pracy. A właśnie, nie zapomniałem wspomnieć, autorem naszego gospodarstwa jest Skon 1992. Tutaj właśnie nawet na rejestracji mamy taką informację. Dobrze, tutaj mamy tego Axiona, tutaj mamy Tucano, 2,5 godziny, następnie kolejny Arion, prawie 15 godzin, Arion z turem i tego już Wam pokazywałem. Jak widzicie, traktorów zbyt wiele to tutaj nie ma, ale w gruncie rzeczy po co więcej? Mamy mocniejsze, no i mamy dwa Axiony, także bardzo fajnie się to prezentuje. Mamy, proszę bardzo, pług marki Samasz, tutaj bardzo fajna rzecz, pług od marki Samasz, do tego jak widzicie rozrzutnik tam jeszcze, soli, jeśli dobrze rozpoznałem, mamy w fajnym miejscu obciążnik, tutaj łyżkę, ten wózek to nie, no ale jak widzicie, co tutaj jeszcze jest, tur i różnego rodzaju widły i obciążnik również tutaj się znajduje. Zaraz pójdziemy sobie do tamtej wiaty, pokażę Wam co jeszcze tam jest, ale tutaj na przykład jest taki niski strop, można powiedzieć, to się zamyka jakoś, czy nie? Chyba nie. Czekajcie, zmień narzędzie, nie, to się nie zamyka. W każdym razie, jak można zauważyć, tutaj idealnie wykorzystana, można powiedzieć, ta przestrzeń, po prostu przyczepka Strautmann Sec 802, no mieści się tutaj na centymetry, także bardzo sprytnie wykorzystana przestrzeń. Chodźmy teraz tutaj do wiaty, maszyna do zbierania kamieni, druga maszyna do zbierania kamieni, jakieś maszyny, a właściwie dużo maszyn do różnego rodzaju prac łąkowych, ogromna maszyna, jak widzicie tutaj, wielki wał, który w sumie niedawno pokazywałem Wam odcinku Prawdziwe Życie i Farming lub Farming 22, czyli porównanie. Tutaj mamy mniejszą taką odmianę, no i Claas Tucano, który już został Wam zaprezentowany. Ok, tutaj jak widzicie jeszcze mamy header do kukurydzy, jeśli dobrze rozpoznaję, tak mi się wydaje, header do kukurydzy, a tu header do zboża. Przyczepka, właściwie rozrzutnik marki Bredal, a tutaj mamy piękną zieloną przyczepkę do Bell i Fliegl do transportu zwierząt. Jakby mogło być inaczej, mamy dwie przyczepki marki CLAAS. W gruncie rzeczy są to jednak też moje ulubione przyczepki, ponieważ świetnie się tutaj zachowują, a oprócz tego jest przyczepka od Rolanda, która swoimi gabarytami bardzo przypomina właśnie te dwie przyczepki marki CLAAS. Chodźmy sobie zobaczyć jeszcze dalej, tutaj punkty produkcyjne za chwileczkę sobie omówimy, zaraz Wam to wszystko pokażę. Kolejne narzędzia do pracy w polu, tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć kosiarek, przetrząs kosiarek, zgrabiarki i prasy marki CLAAS. Widzę, że naprawdę mamy tutaj fanatyka marki tej właśnie, to jest taka ciekawostka, no aż zobaczę sobie z perspektywy, wiecie co, kupionych, wypożyczonych maszyn, zobaczmy sobie, wypożyczonych nie ma nic, natomiast jeśli chodzi o posiadane przedmioty, no to mamy oczywiście Claasa Ariona, a tam był Arion, a nie Axion, przepraszam w takim razie, bo był Arion, czyli ten malutki, był średni, czyli Axion, a z dużych mieliśmy Axion, ale Terra Track, dobrze, to teraz jest ok, Axion i Arion łatwo jest do pomylenia. Przynajmniej czasem przeze mnie tak się zdarza. Claas Tucano z kombajnów, z przyczepek mamy oczywiście to, co Wam pokazywałem, czyli tego Strautmana malutkiego, no i dwa Claasy. Z headerów do zboża oczywiście CLAAS, z headerów do kukurydzy podobnie. Tutaj nie ma marki CLAAS, no oczywiście nic takiego nie występuje w farmingu. Mamy mulcher, kultywator i wiele, wiele innych fajnych rzeczy, także naprawdę prezentuje się to bardzo, bardzo ładnie. Dość duży silos, zaraz zobaczymy sobie, wiecie co, jeszcze statystyki, ponieważ jestem tego bardzo ciekawy. Zobaczmy sobie właśnie, jak się to tutaj prezentuje. Mamy teraz statystyki, możecie sobie zatrzymać w tym momencie, jeżeli chcecie. 151 godzin gry, bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o łańcuchy produkcji, mamy tutaj produkcję sałaty i tutaj, jak możecie zauważyć, jest to ulepszona szklarnia. Właściwie powinienem iść od samego początku. Tkaniny wełna, czyli wełna, jak widzicie, tutaj jest przerabiana na tkaniny. Drugi poziom tego budynku. To jest, ten drugi poziom występuje ze względu na to, że jest tutaj taki fajny modzik Upgradeable Factory, jeśli dobrze pamiętam, i tego właśnie moda kiedyś Wam pokazywałem nawet w odcinku. Tutaj mamy sałatę, jak widzicie bardzo dużo tej sałaty możemy sobie produkować, 30 000 litrów wody jesteśmy w stanie zmagazynować, bardzo fajna rzecz. Następnie mamy kolejne na sałatę, kolejną szklarnię na sałatę, produkcja wapna, produkcja, kolejna produkcja sałaty, Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa dystrybutor, więc możemy sobie przywieźć wodę i mamy tak naprawdę magazyn z 1000 litrów, robi się 1000 litrów. Tu oczywiście podobnie z ziarnem, nawozem i obornikiem. Kiedyś będę musiał ogarnąć, jak to działa. Zakład krawiecki pracuje oczywiście z pełną mocą i tworzy nam ubrania. Jeśli chodzi o zwierzęta, to jeszcze koniecznie muszę się tutaj przejść do naszych karczek, tak, do naszych kaczek. Chciałem powiedzieć do naszych kur, ale tutaj mamy kaczki, więc będę musiał zobaczyć, gdzie tak naprawdę te kaczki na mapie się znajdują. Zobaczmy sobie, tutaj mamy kurnik, tu jest jeden kurnik, tu jest kurnik faktycznie, ale ja chciałem zobaczyć coś innego. Jak widzicie, bardzo dużo jajek tutaj jest, to też taka ciekawostka, są one, jak widzicie, troszeczkę zgarnięte na bok, no i pewnie zostaną wywiezione gdzieś tam w przyszłości. To chyba było karmione sorgo, tak mi się wydaje, że tu sorgo było wrzucane, natomiast jeszcze muszę sobie zobaczyć. W takim razie przejdźmy sobie do tego kurnika i dokładnie tutaj mamy kaczuszki. No moi drodzy, czyż to nie wygląda pięknie? No powiedzcie mi, to po prostu jest śliczne, natomiast jest tylko jeden malutki problem. Te kaczki tutaj chodzą po ziemi, im nie straszna jest woda, więc te kaczki tak naprawdę nie pływają, więc jest to takie troszkę mało realistyczne. No właśnie, kaczka jest w stanie się tutaj w farmingu utopić, ale oczywiście no ja nie będę marudził. Malutka kaczuszka, no przecież to wygląda po prostu super. Chodź kaczuszko, chcę cię zobaczyć. Idź do tej wody, dobrze, idź, patrzcie co się dzieje. Kaczka wchodzi pod wodę, normalnie, kaczka wchodzi pod wodę, wystaje jej teraz tylko szyja, no ale jak widzicie bez żadnego kłopotu, nie przejmuje się tym, że tutaj jest woda, po prostu kaczka zasuwa sobie po dnie. No to taka ciekawostka, jakby ktoś pytał, jak wygląda hodowla kaczek w Farmingu 22. Bardzo, bardzo mi się podoba to gospodarstwo, od razu wam to mówię. Jeszcze zobaczymy sobie gospodarstwo z lotu ptaka. To, na co muszę zwrócić uwagę, to fakt, że tutaj naprawdę wszystko ma swoje miejsce, jest to ciekawie rozplanowane, mamy małe szklarnie, jak widzicie, mamy szklarnię większą, tutaj mamy budynek na środku, czyli tak naprawdę garaż na pojazdy i mam wrażenie, że to gospodarstwo jest już na tyle rozwinięte, że tak naprawdę jest ono skończone. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że mamy odpowiednią ilość maszyn, mamy odpowiednią ilość wiat i przede wszystkim nie za bardzo mamy miejsce, aby tutaj jeszcze gdzieś robić sobie jakąś wielką ekspansję. To jest oczywiście moje zdanie, możecie się z tym nie zgodzić. Bardzo mi się podobają drogi, które są tutaj widoczne teraz z góry, dlatego, że one są właśnie takie nieregularne, jest trochę drogi, trochę błota, trochę trawy, bardzo, bardzo realistyczne, jak na takim gospodarstwie, na którym oczywiście może występować błoto, także super. Oczywiście, że mi się to bardzo podoba. Gospodarstwo w stylu austriackim, kilka fabryk, które oczywiście są w stanie zwiększać nasze plony. Jeszcze pokażę wam ustawienia, na jakich tutaj było grane, ponieważ wiele osób może się teraz zdziwić, ale było grane na łatwym poziomie, natomiast było włączone niszczenie plonów, okresowa orka, kamienie, wapno, chwasty, także mamy, z jednej strony mamy łatwy poziom trudności, a z drugiej strony mamy włączone dość sporo utrudniaczy, więc nie uważam, żeby to był jakiś bardzo, bardzo łatwy poziom do tego, aby zarabiać dużo, dużo pieniędzy. Gospodarstwo bardzo mi się podoba, kaczuszki są świetne. No i cóż, jeżeli chcecie podesłać wasze gospodarstwa, to link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie oczywiście w opisie. Instrukcję znajdziecie w drugim odcinku z tej serii. Pokazywałem wtedy PGR od Tygrysa, tam zrobiłem instrukcję, jeśli tylko wypełnisz poprawnie, to jest bardzo duża szansa, że twoje gospodarstwo zostanie nagrane. Trzymajcie się, no i do zobaczenia znowu, podsyłajcie kolejne gospodarstwo, bo mi się to bardzo, bardzo podoba. Cześć!